Karol, przyznaj szczerze, czy ty kiedyś w swojej karierze grałeś w takim meczu pełnym zwrotów akcji, takich emocji, takiego napięcia i taką stawkę? Z Iranem. Podobny mecz? Myślę, że podobny mecz. Podobny mecz, tak to tyle mogę powiedzieć. Na pewno wahało się to wszystko, tak? Raz my prowadziliśmy, raz oni, ale wszystko się przechyliło na naszą stronę i to najbardziej cieszy, że zwycięstwo z Brazylią. Z tego, co słyszałem, ktoś mi mówił, że to jest pierwsze w ogóle na mistrzostwach. Po 44 latach. No to super, to jeszcze lepiej. Słuchaj, ty byłeś autorem tego ostatniego ataku. Zadrżeliśmy, bo baliśmy się, że to jest out. Czy ty od razu byłeś przekonany, że to było po bloku, czy czekałeś raczej na weryfikację? Nie, spokojnie, ja celowałem po bloku. Po prostu zaryzykowaliśmy, tak? Ja czułem trochę, że mogło być po bloku, bo oni gdzieś tam wyrwali do mnie, skoczyli i nie chciałem przygiąć tej piłki, żeby nie wróciła, bo był podwójny blok. Jak wzięliśmy challenge i spojrzałem na przeciwników, to już czułem, że chyba będzie po bloku, bo jednak miny ich wskazywały na to. Dzisiaj w trakcie spotkania było sporo dyskusji z Brazylijczykami przy siatce. Czy ty umiesz po rosyjsku, bo może za dwa dni też trzeba będzie tak troszeczkę wymienić kilka uwag? Myślę, że jak będę mówił po polsku, to oni chyba też mogą to zrozumieć. To prawda. A komu będziesz kibicować w meczu Brazylia-Rosja? Po cichu pewnie trochę Rosji, tak? To aby nam zapewniło już awans. Ale nie będzie łatwo. Myślę, że nikt nam tutaj na złotej tacy tego nie poda i to jest dopiero pierwszy krok dzisiaj. A skoro ograliśmy Brazylijczyków, to myślę, że z Rosją też możemy powalczyć i zapraszam wszystkich, pomóżcie nam. Czy ten dzień przerwy przyda wam się? Na pewno tak, bo już trochę w nogach czujemy. Ostatnie 3 spotkania, 3 tiebreaki po 5 setów w tak krótkim czasie. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale na razie jest wszystko ok. Fizjoterapeuci stawiają nas na nogi, lepią nas jak mogą, do kupy składają, żeby rano wstać na śniadanie i jest dobrze. Myślę, że jeżeli tak będzie dalej, to się utrzyma, to możemy być optymistycznie nastawieni. Poza tym proszę zobaczyć, że w czwartym, piątym secie to już nikt nie myśli o tym, że czy jest zmęczony, czy nie. Po prostu walczy, wali na ile ma, tak? Nie, to jest super, że już mamy tyle spotkań za sobą, z 10 bodajże tak, 9 wygranych, to jest niesamowity wynik i chyba nikt się tego nie spodziewał, ale mamy jeszcze coś do udowodnienia i chciałbym to zrobić na pewno. Zdradź mi jeszcze tajemnicę, jakie to uczucie, jak robisz pojedynczy blok i to tak efektownie, że ta piłka z taką siłą się odbija od twoich dłoni? Nie wiem, to jest takie uczucie, że ja nawet nie wiem, jak się zachować. Czasem szaleję, czasem jestem bardzo spokojny i nic nie robię po prostu, bo nie wierzę w to. Niesamowite, tyle uczuć mnie przepełnia, że ciężko to wyrazić na zewnątrz, wypuścić.